Ta osoba, która mówi, że aborcja jest zabójstwem, prawdopodobnie wygra. To ja w ogóle nie zamierzam. 500 plus wam nie zabiorę. Absolutnie nie, jestem przeciw. Nie. Moja frustracja, nie boję się tego powiedzieć, bierze się stąd, że zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. W ciągu 2 tygodni PiS się posypie. Kampanię wyborczą Jarosława Kaczyńskiego, którą robiła siedząca tutaj Kluzik-Rostkowska i siedzący tu Kamiński. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za przybycie. Witam w nowym programie. Myśmy już coś podobnego próbowali robić przed wyborami parlamentarnymi, a teraz przed wyborami prezydenckimi robimy cykl debat, które się nazywają Złoty Róg, bo uważamy, że siła uprawnień prezydenckich, zwłaszcza w tej sytuacji, jest taka, że rzeczywiście to jest tak, jakby ten człowiek płci nieznanej, przynależności partyjnej też nieznanej. Jego stawką będzie nie tylko to, żeby wygrać polityczną władzę, ale on w naszym przekonaniu może zainicjować proces tak głębokich zmian w kraju, które tę polską wojnę skończą. I mówiąc szczerze, taką mamy nadzieję. Ja mam ze sobą takie postulaty, które dotyczą naszych obywateli RP, oczekiwań w stosunku do prezydenckiego programu. Chciałbym je Państwu ceremonialnie wręczyć z prośbą taką, żebyście je byli łaskawi przekazać kierownictwu waszych partii czy też bloków politycznych. Prezydent ma prawo weta, pomijając, że jego inne uprawnienia też istotne, ale powiedzmy nad tym się skoncentrujmy. Ma prawo weta, które jest nie do przełamania przez pisowską większość w Sejmie. W związku z tym ma w ręku atomową broń, może zawetować i wysłać do kosza na śmieci każdą pisowską ustawę. Wydaje nam się, że to tworzy, daje mu do ręki narzędzie takiej presji, za pomocą którego on może spowodować posłuch wobec swojej własnej inicjatywy ustawodawczej, realizowanej taką normalną parlamentarną ścieżką. Ale prezydent ma też uprawnienie, które nas jako Ruch Obywatelski interesuje bardzo, bardzo szczególnie. To znaczy ma inicjatywę referendalną, do której przeprowadzenia wystarczy mu zgoda Senatu. W Senacie jest, powiedzmy, przychylna demokracji większość. Sejm nie ma na ten temat nic do powiedzenia. I to tworzy taką sytuację, która jest jak z historii o złotej rybce. Co byś zrobił, człowieku? Jakie miałbyś życzenia? Żeby w Polsce było dobrze, tak? Żeby w Polsce panowała taka demokracja, w której uczestniczą wszyscy obywatele i wiedzą o tym, że uczestniczą. Ci obywatele, którzy dzisiaj są w konflikcie po dwóch politycznych stronach. Którzy mają taką konstytucję, innymi słowy, którą akceptują wszyscy, tak? W którym nie ma takich problemów zapalnych, jakich jest dzisiaj bez liku i które powodują wciąż w Polsce konflikty groźne dla stabilności państwa i dla przetrwania każdej władzy. I otóż mnie osobiście i nas, obywateli RP, dosyć mocno niepokoi ten fakt, że po 4 latach rządów PiS właściwie nikt nie wyartykułował takiego pytania i go w dalszym ciągu nie zadaje w kontekście kampanii prezydenckiej, a wydaje nam się, że to jest właśnie taka sytuacja, że takich kilka kluczowych zagadnień, co do których odważny człowiek decyduje się zainicjować głęboką reformę państwa i pyta obywateli o zdania, na przykład w referendum, może odmienić oblicze tej ziemi, tak całkiem po prostu. W związku z tym nasze postulaty są śmiałe i dotyczą, zaczynając od rzeczy pewnie najmniej kontrowersyjnej, i pewnie najmniej sexy też równocześnie w polskiej debacie publicznej, czyli od katastrofy klimatycznej poczynając. Ten postulat panelu klimatycznego, który jest sztandarowym postulatem wszystkich protestujących na świecie już ekologów, powinien być zaadresowany do prezydenta. Prezydent panel klimatyczny może powołać nazajutrz po objęciu swojego urzędu. Te kwestie zwane światopoglądowymi, relacje Kościół-Państwo, prawo o aborcji, prawa mniejszości seksualnych, tak, te, które są teraz kontrowersyjne, naszym zdaniem nie powinny być zamiatane pod dywan, tylko przekazane jako inicjatywa referendalna obywatelom do głosowania. To skończy, wygasi ten przynajmniej polski konflikt, który politycy słusznie, nie bez racji, uznają za bardzo niebezpieczny w kampaniach wyborczych i wolą o tym nie mówić. I wreszcie jest cała grupa pytań, już nie będę wchodził w szczegóły, które dotyczą kształtu polskiego ustroju i tego, czy to jest być może czas, żeby zacząć poważnie mówić, poważnie wszczynać debatę konstytucyjną. Uwaga, mówimy to my, obrońcy konstytucji, z całą odpowiedzialnością. Debatę
o zmianie być może, o konstytucyjnej reformie kraju. Bo te wszystkie hasła o trójpodziale władzy, bardzo popularne w ostatnich 4 latach, one spowodowały, że jakby zapomnieliśmy w ogniu walki o czymś, co jest treścią trójpodziału władzy, a mianowicie o kontroli władzy wykonawczej przez ustawodawczą. To nigdy w Polsce nie działało i to nie jest pisowska specyfika. Ten parlament zamieniony w maszynkę do głosowania. PiS tylko postawił karykaturalną puentę do historii III RP. Czy takie rzeczy nie powinny być przedmiotem debaty? Bo jest dla nas akurat, nie wiem jak dla Państwa, oczywiste, że w tej debacie muszą uczestniczyć wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, bo w przeciwnym razie konstytucja będzie zawsze w Polsce kwestionowana. A dobra konstytucja to nie jest tylko taka, która ma dobre zapisy i fantastyczne rozwiązania, ale też taka, którą akceptują obywatele. Więc pierwsze pytanie byłoby takie, czy państwa bloki i partie polityczne, myśląc o wystawieniu kandydatów w wyborach prezydenckich, rozważają, w jakim kierunku miałyby iść działania prezydenckie. Pani Grzegorz-Kowski wypada. Ja jestem dosyć fortunnej sytuacji, dlatego że mieliśmy 14 grudnia... Wiadomo, kto kandyduje. Wiadomo, kto kandyduje, ale nasza kandydatka w swoim wystąpieniu, które miało nas przekonać do jej kandydatury i skutecznie przekonało, no, przedstawiła taki bardzo skromny póki co, ale zarys tych rzeczy, które są bardzo ważne. I tam się znalazły i kwestie klimatu, i kwestie trójpodziału władzy, kwestie polityki zdrowotnej oraz taka kwestia, o której pan tutaj nic nie powiedział, a która jest bardzo ważna. Ja szczególnie pilnie ją śledzę, ponieważ pracuję w Komisji Obrony Narodowej. To jest taka jedna z najważniejszych prerogatyw prezydenckich, ponieważ jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. A więc jak spojrzałam tutaj, bo też żeby była jasność, w polityce trzeba o bardzo wielu rzeczach rozmawiać, bo bardzo dobrze zarysowywać te tematy, które poszczególnym grupowaniom wydają się ważne, czy poszczególnym grupom ludzi wydają się ważne, więc uważam te państwa postulaty tutaj za bardzo cenne, ale równie ważna jest skuteczność, tak? Więc ja mam takie przeświadczenie, czy chciałabym, żeby tak się wydarzyło, że w momencie, kiedy Andrzej Duda przestanie być prezydentem, a zostanie nim ktoś z dzisiejszej opozycji, no to to weto będzie tak skuteczne, że być może te rządy PiS-u się skończą przed upływem 4 lat i wtedy będzie można śmielej też mówić o różnych innych rzeczach, tak? No bo póki co będzie weto, natomiast ta ścieżka legislacyjna dalej będzie bardzo trudna, no bo w Sejmie PiS będzie miał większość, więc będzie przegłosowywał co chce. Także to jest taki jakby zmiana prezydenta to jest pierwszy krok do tego, żeby to, co tak zostało mocno rozchwiane, rozbałaganione, żeby można było... Tylko chciałem się dopytać, żebym dobrze zrozumiał, tak, bo czy puentą pani wypowiedzi może być to, że owszem tak, ale te wszystkie kwestie ustrojowe, one wtedy mają szansę zostać rozwiązane i społeczne też, te takie nabrzmiałe, kiedy wybór prezydenta będzie tylko pierwszym krokiem do głębszej politycznej zmiany. Czyli najpierw zmiana, a potem polityczna, a potem zmiana ustrojowa, tak? Jeśli mówimy o skuteczności, czyli zmianie takiej trwałej, no to zmiana prezydenta to jest jakby pierwszy krok, ale żeby te wszystkie następne kroki miały szansę powodzenia, to jest ileś takich tematów, które warto albo w debacie publicznej utrzymywać, albo wręcz do debaty publicznej wprowadzać. Więc w tym sensie ta inicjatywa bardzo cenna. Lewica? Coś się odgrożaliście, że będziecie mieli kandydata dzisiaj? Nie śledziłem dzisiaj tak bardzo dokładnie, nie mogłem śledzić mediów, ale chyba dzisiaj jeszcze go nie ogłosimy. Dzisiaj jest poniedziałek, 16 grudnia, to muszę powiedzieć, kiedy to nagrywamy. Ale to nie znaczy, że nie mamy zdania w tych wszystkich kwestiach, o których tutaj mówimy. Ja mam też bardzo wygodną pozycję, bo w zasadzie we wszystkich tych kwestiach kandydat bądź kandydatka lewicy będzie miała dość jednoznaczne stanowisko. Jeżeli zaczniemy od kwestii praw kobiet, na pewno będzie to ktoś, kto będzie zapowiadał podpisanie ustawy, która dopuszcza aborcję do 12 tygodnia. Jeżeli adopcje par homoseksualnych? To jest wciąż przedmiotem debaty na lewicy. Z pewnością taka osoba nie będzie miała żadnych problemów z podpisaniem ustawy o związkach partnerskich. To jest, wydaje mi się, już dzisiaj taki common sense na opozycji, że to zostanie załatwione. Jeżeli chodzi
o kwestie klimatyczne, no to wiosna była chyba pierwszą siłą polityczną, która bardzo jednoznacznie powiedziała, że powinniśmy odejść od węgla. To było bardzo niedawno temu, to było w lutym, a wtedy wzbudziło to bardzo negatywną reakcję części komentatorów, innych sił politycznych. Dzisiaj w zasadzie wszyscy oprócz rządzących akceptują odejście od węgla. Jeżeli chodzi o rozdział Kościoła od państwa, to mamy dość jasne postulaty tutaj. Mówimy o likwidacji funduszu kościelnego, mówimy o wyprowadzeniu religii ze szkół, ale jest też kwestia taka bardziej fundamentalna, po co w ogóle jest prezydent i o jaką prezydenturę będziemy tak naprawdę na opozycji się spierać, znaczy jakiego byśmy chcieli prezydenta bądź prezydentkę. Jedna rzecz jest dość jasna, że to będzie prezydent, który będzie koabitował przynajmniej przez jakiś czas z PiS-em, czyli z siłą, która opozycyjną wobec siebie siłą polityczną. I jest pytanie o weto. Pewnie dla części opozycji jest jasne, że prezydent to może być ktoś, kto powstrzyma całkowicie PiS, ale czy wetować prezydent bądź prezydentka powinni wszystko, co zgłosi PiS, czy raczej powinien wspierać część dobrych rozwiązań, a wetować tylko to, co jest na przykład zagrożeniem dla porządku państwa, stabilności, ładu ustrojowego itd. Ja przyznam, że dopuszczam taką możliwość, że prezydent będzie koabitował z PiS-em przez 3 lata i będzie blokował to, co jest złymi rozwiązaniami, a akceptował to, co jest dobre. Na przykład jeżeli idzie o politykę społeczną. Ja też sam głosowałem na przykład za zwiększeniem akcyzy na alkohol, bo są takie badania, które pokazują, że jak alkohol jest droższy, to na przykład młodzież w mniejszym stopniu ma do niego dostęp i to mi się wydawało sensowne. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, czy prezydent powinien... Jaka jest jego rola politycznie? Bo jeżeli będzie blokował PiS, no to pewnie PiS nie będzie chciał akceptować ustaw wychodzących od prezydenta. Moim zdaniem prezydent powinien spełniać taką rolę, żeby pokazywać kierunek, w którym będzie zmierzać opozycja, kiedy już PiS straci władzę. Powinien być takim ośrodkiem inspirowania kierunku zmian. Gdyby nie było Brexitu, gdybyśmy nie mieli pewnych takich trudnych doświadczeń, to pewnie bym się przychylał do referendum jako narzędzia polityki demokratycznej. Ale dzisiaj widać, że często referenda nie są tym, czym są z definicji. Bo najczęściej po prostu są na przykład decyzją za rządem czy przeciwko rządowi. Ja tylko się wtrącę, przepraszam, z wyjaśnieniem na moment, że jesteśmy nie tylko po Brexicie, ale jesteśmy też po referendum w Irlandii. To referendum poprzedził panel, więc to jest ten, dokładnie mówiąc, to jest ten model, o którym teraz myślimy, no bo jest jasne, że są dosyć oczywiste narzędzia, które nas zabezpieczają przed takim dzikim populizmem, tak. Z jakim się referenda często przecież to nie są puste zarzuty, kojarzą. Cała ta siłą rzeczy doraźna walka polityczna z Prawem i Sprawiedliwością nie jest spowodowana tym, że oto Kluzik-Rostkowska, która była ministrem i Kamiński, który też był ministrem w tym samym rządzie, po prostu nie lubią tego faktu, że nie są już ministrami i są ministrami, nie wiem, Jurgiel z Macierewiczem i my chcemy to zmienić, czyli znowu chcemy być ministrami, żeby oni nie byli. Zdaje się, że mamy złoty róg, prawda? Mamy. Mamy, co prawda nie złoty, ale kryształowy róg. Może go spróbujemy tutaj postawić. Scenograficzne. Wszystko nas było stać póki co. Będziemy pracować na to, żeby było, złotym, ale skromnym. Puenta z jednej i z drugiej strony była taka, trochę różne były akcenty, ale była taka, że pewnie najpierw jednak trzeba będzie zrobić tak, żeby prezydent wywalczył polityczną zmianę, a potem dopiero pomyślimy sobie o ładzie państwa, kiedy będzie demokracja działała, tak? Znaczy, ja myślę, że te procesy, myślenie o kształcie przyszłego państwa, dobrze, że w ogóle o tym rozmawiamy, ponieważ myślę, że jedną z takich pułapek, których chętnie Prawo i Sprawiedliwość na nas wszystkich zastawia, to jest taka pułapka, powtarzając doświadczenie rewolucji bolszewickiej, jest pułapką tego, że każdy przeciwnik władzy bolszewickiej był przedstawiany jako zwolennik najbardziej restrykcyjnej formy caratu. Ja teraz bardzo to trywializuję, ale jednym z problemów ruchu białych było to, że
nie wiedzieli, jak uciec od tego, że oni de facto nie walczą o wolność Rosji, tylko walczą o restytucję starego, bynajmniej niedemokratycznego porządku. I w naszym przypadku jest podobnie. Dla PiS-u ten podział między obrońców tego, co było przed rokiem 15, a tych, którzy chcieli w tym roku 15 zmiany, jest dla PiS-u bardzo wygodny z prostej przyczyny. Ludzie opowiedzieli się za zmianą tego, co było w 15 roku. Opowiedzieli się w wyborach prezydenckich, opowiedzieli się w wyborach parlamentarnych. I niestety we wszystkich kolejnych wyborach, które mieliśmy po roku 2015, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość ustawia debatę między tym, co było, a tym, co jest, to jest debata dla PiS-u wygodna, bo on ją przynajmniej do tej pory wygrywa. Więc z naszej strony powiedzenie bardzo wyraźnie, to wszystko, co dzisiaj się dzieje, cała ta siłą rzeczy doraźna walka polityczna z Prawem i Sprawiedliwością nie jest spowodowana tym, że oto Kluzik-Rostkowska, która była ministrem i Kamiński, który też był ministrem w tym samym rządzie, po prostu nie lubią tego faktu, że nie są już ministrami i są ministrami, nie wiem, Jurgiel z Macierewiczem i my chcemy to zmienić, czyli znowu chcemy być ministrami, żeby oni nie byli. Natomiast rozmowa o tym, że my nie chcemy, żeby Polska wróciła do tego, co było przed rokiem 15, bo z jakichś powodów PiS wygrał wybory, poza błędami w kampanii i tak dalej, takimi zupełnie... Ale coś było nie halo w tej wolnej Polsce, która generalnie wyszła bardzo dobrze, żeby było jasne, ja tak uważam, ale coś było nie halo, skoro ludzie jednak tak gremialnie opowiedzieli się za zmianą. I teraz, żebyśmy mówili, żeby nasze zwycięstwo nad PiS-em miało sens po prostu, mówiąc krótko, żeby to zwycięstwo nie było zwycięstwem po to, żeby Kamiński i Rostkowska znowu byli ministrami, to my musimy rozpocząć debatę nad tym, jaka ma być Polska po PiS-ie, jaka ma być ta nowa Rzeczpospolita, przepraszam, ale siłą rzeczy tak ją trzeba nazwać. Natomiast jest dla mnie rzeczą, że odwołam się do klasyka, oczywistą oczywistością. No, nie będzie mowy o jakiejkolwiek zmianie politycznej, ale jakiejkolwiek, chyba że będziemy mówili o zmianie na gorsze, jeżeli nie wygramy wyborów prezydenckich. Moja frustracja, nie boję się tego powiedzieć, bierze się stąd, że zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Polska jest podzielona 50-50 od roku 15. Ba, w roku 10 kampanię wyborczą Jarosława Kaczyńskiego, którą robiła siedząca tutaj Kluzik-Rostkowska i siedzący tu Kamiński, to Jarosław Kaczyński przegrał tą, no taka jest prawda, przegrał tę kampanię z Bronisławem Komorowskim o 1% bodaj, prawda? Tak więc już wtedy Polska była podzielona pół na pół. To się trochę przesunęło teraz w stronę PiS-u. Moim zdaniem, jeżeli weźmiemy rok 15, to te wybory parlamentarne pokazały lekki spadek obozu nacjonalistyczno-klerykalnego, jeżeli liczymy Konfederację i PiS razem, a gremialnie powinniśmy to liczyć razem. Się, przepraszam. Ja dostałem 85 720 głosów. Brawo. W tej awanturze senackiej, ale uwaga, policzyłem to. Nie ma siły, żebym dostał znacząco mniej niż 30 tysięcy głosów od wyborców Konfederacji sejmowych. Ten fakt budzi zmieszanie, ale muszę go uznać. Tak po prostu było. No ja też musiałem dostać ileś głosów. Jest silniejsza tendencja, tak zresztą było z Kukizem i z wyborami prezydenckimi w 2015 roku. Kukiz w o wiele większym stopniu przekazał głosy Komorowskiemu niż Dudzie. To też widać w liczbach. Tutaj te kalki takie, że ponieważ nie są prawicowi, to oni będą głosowali na PiS, nie? No, oni... Poza tym dzisiaj naprawdę pojęcie prawica-lewica też oznacza bardzo wiele. Zasadniczy podział, moim zdaniem dzisiaj zasadniczy podział świata zachodniego. Ubezpieczenia robotnicze wprowadził Mussolini, no ale to nie znaczy, że Mussolini jest w porządku, tak? Hitler wysyłał robotników na wczasy, no to nie znaczy, że Hitler jest w porządku. Komuniści przeprowadzili w Polsce elektryfikację, reformę rolną, bardzo fajne rzeczy, żeby było jasne, tak? Ale to nie w żaden sposób nie powinno być legitymacją do rządów, do afirmacji rządów PRL-u i tak dalej. Więc dzisiaj ten podział zasadniczy w całej, nie tylko w Polsce, cywilizacji leży pomiędzy zwolennikami wolności, a tej wolności przeciwnikami. I jeżeli ja patrzę na dzisiaj opozycję, to są w niej ludzie tacy jak ja, którzy dzisiaj się definiuje jako człowiek, który jest absolutnie zwolennikiem twardego rozdziału, nie żadnego przyjaznego, tylko twardego rozdziału Kościoła od państwa. I widać wyraźnie, że ta emocja społeczna po stronie państwa laickiego jest w Polsce silna i tylko ludzie niemądrzy albo ortodoksyjni tego nie dostrzegają. To jest ostatnia być może bardzo mocna poza ekologią emocja po stronie opozycji.
która jeszcze jest w stanie coś wykrzesać z narodu. Z drugiej strony w kwestiach gospodarczych ja jestem jednak nieporównanie bardziej wolnorynkowy niż duża część dzisiejszej lewicy, tak. Czy nawet Platformy, czy też tego PSL-u, z którym jestem w sojuszu. Natomiast, a z drugiej strony po stronie przeciwników wolności mamy zarówno etatystów, jak i ludzi pokroju Korwina-Mikke, którzy są zgoła ultraliberałami. Więc nie o ten podział chodzi. To nie jest dzisiaj podstawowy spór. Wrócę jeszcze na koniec do tego. Tak więc wybory prezydenckie są wyborami kluczowymi, ponieważ ja jestem zdania, że ta skądinąd bardzo ciekawa analiza dotycząca tego, czy prezydent powinien wszystko wetować, czy nie. Jeżeli wygramy prezydenturę, to ja jestem, jeżeli ją wygramy, co jest naprawdę dzieleniem skóry na niedźwiedziu, który dość radośnie jeszcze sobie hasa po lesie. Dosyć jest dobrej w kondycji. Tak. I jest w dobrej kondycji. Na razie on nam się odgraża, co nam zrobi, prawda? A nie co my mu jemu zrobimy. Ale ja twierdzę, że jeżeli wygramy wybory prezydenckie, to w ogóle nie będzie problemu wetowania ustaw pisowskich, bo w ciągu 2 tygodni PiS się posypie. Jeżeli przegrają wybory prezydenckie, będzie następny rząd, będzie rządem tymczasowym, rządem szeroko rozumianej opozycji, niestety z jakąś częścią PiSu. Bo też trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, w tym Sejmie innej przewrotki nie będzie. Jeżeli nie zakładamy, no a mam nadzieję, że nie zakładamy scenariusza rewolucyjnego, to zmiana musi się odbyć w tych ramach ustrojowych, które są. W związku z czym tam trzeba będzie kogoś wyrwać i moim zdaniem nie będzie to takie trudne przy porażce w wyborach prezydenckich. Tak więc, co do postulatów prezydenckich. Ja w ogóle uważam, że to, co przed nami stoi mój głos miałby każdy, kto by to powiedział, to jest to, że my musimy właśnie w imię tego, o czym powiedziałem, żeby zamknąć trzecią RP, zamknąć okres pisowski i zbudować nową, lepszą republikę, którą ja zawsze nazywam przy okazji świecką republiką, bo bardzo jestem przywiązany do tego pojęcia. Nam jest potrzebny kolejny okrągły stół. Okrągły stół, w którym będziemy mogli porozmawiać w bardzo uczciwy sposób. Wielki panel narodowy, w którym będziemy mogli w uczciwy sposób porozmawiać również o kształcie polityki gospodarczej, o kształcie klimatycznym, żeby ludziom powiedzieć... O konstytucji też? O konstytucji też, oczywiście, że tak, ale porozmawiać, ponieważ ja jestem zdania, że ludziom trzeba zawsze mówić prawdę, adopcja, to znaczy... Adopcja gejów? Tak, jak najbardziej. Uważam, że rozmawiać trzeba. Znaczy, albo rozmawiamy szczerze, albo mówimy, na coś jest jeszcze za wcześnie, na coś za późno. Nie. Trzeba powiedzieć ludziom, jakie są... Co leży na stole i niech ludzie wybierają, bo ja tu się zgadzam. W sprawach światopoglądowych powinniśmy to odebrać politykom. Lewym, prawym, środkowym, wszystkim. Dlaczego ja jako obywatel nie mogę zagłosować w referendum, a mogę jako poseł? A moja żona, której to dotyczy bardziej niż ja, nie może o tym w ogóle zagłosować, bo posłanką nie jest. Jeśli mogę, bo ja bym w tej rundzie powiedziałbym tyle, że z pewnego punktu widzenia, on jest bardzo charakterystyczny dla nas, jako dla ruchu obywatelskiego. Ta sytuacja względnej, dziwnej bardzo równowagi parlamentarnej, tak, z przewagą w Senacie, która, jak wiadomo, w tych konstytucyjnych ramach nie na wiele się zda tak bezpośrednio, to rysuje kapitalną zupełnie historię. Bo gdyby prezydent usiłował, dlaczego to jest takie ważne dla nas i dlaczego z perspektywy ruchu obywatelskiego, bo gdyby prezydent odważył się dokonać jakichś reformatorskich otwarć, to ta sytuacja parlamentarna powoduje, że on w zasadzie nie może tego zrobić, no o ile się oczywiście rząd nie zawali natychmiast po wygranych przez opozycję wyborach. Nie może tego zrobić w oparciu o zaplecze parlamentarne, bo go nie ma w wystarczającym stopniu. Ta ścieżka referendalna jest jakby naturalną reakcją na takie wyjście. I teraz to jest stąd ten złoty róg tutaj na stole, tak? Bo z punktu widzenia z takiego lotu ptaka, to jest taki pierwszy moment w dziejach nowożytnych Polski, w której Polacy naprawdę mogą ten ustrój sami sobie wydeptać, sami sobie go napisać, a nie dostać go w darze od jakichś polityków. Nasza teza jest też przy okazji taka, że owszem, wybory prezydenckie są do wygrania, ale bez bardzo wyraźnej zapowiedzi reformy państwa tu i teraz, satysfakcjonującej, uwaga, dla obu, albo interesującej z jakichś powodów, dla obu zwalczających się stron dzisiejszego konfliktu, tych wyborów wygrać się nie da. No ale zaczekaj, sekundkę, bo teraz mam... Mnie się wydaje, że dlatego Tusk nie kandyduje. Znaczy, Tusk dokładnie zdał sobie sprawę z tego, że jeżeli wybory prezydenckie będą
znowu kolejną odsłoną sporu Tusk-Kaczyński, ergo trzecia RP, czyli Polska przed 15 rokiem versus Polska po 15 roku, to Tusk, który umie czytać opinię publiczną, zdał sobie sprawę, że po pierwsze, on już jest niewiarygodny w budowaniu nowego ustroju, bo był za bardzo beneficjentem starego. W związku z czym on moim zdaniem zupełnie świadomie zrobił ten krok do tyłu. Właśnie dlatego, żeby uniknąć wygodnego dla PiSu rozmowy wyłącznie o tym, co było i o tym, co jest. Dodając do tego, co Michał Kamiński powiedział, w kwestiach światopoglądowych, dlatego pytałem Lewicę i Lewica nie chce odpowiadać na to wyraźnie, czy adopcja par homoseksualnych w ogóle wchodzi w grę w programie prezydenckim. Otóż powinna wchodzić w grę, ale nie jako decyzja prezydenta, nie jako decyzja parlamentu, tylko tu politycy uzurpują sobie władzę, której mieć nie powinni. Znaczy, nie wiadomo, na co macie mandat, ponieważ to był temat nieobecny w kampanii wyborczej. No dobra, to Lewica trochę o tym mówiła, tak? Zapytajcie w referendum, ale tu się zastrzegam, uwaga, model irlandzki, nie brytyjski wchodzi w grę. Zapytajcie w referendum ludzi o to, o kształt polityki i zakres polityki socjalnej państwa też można. Oczywiście, czy ja dlatego... To jest jeden z tematów zapalnych. Wszyscy mówią, że PiS wygrał dzięki 500+ i teraz go odebrać nie można. Zapytajmy ludzi. Dobra, jeśli mogę, to chciałam zejść na taki poziom skuteczności i praktyczności. Ja oczywiście opowiadam się za rozdziałem kościoła od państwa. Jestem w tym absolutnie wiarygodna, no ale to jakby jest tutaj moja sprawa. Ale jakoś jakiś czas przed wyborami, tak nie bardzo mogąc zdefiniować, dlaczego PiS-owi się udało grać na takich emocjach bardzo wysokich, dlaczego my jesteśmy tak podzieleni, że już przestajemy myśleć rozsądnie, tylko jesteśmy bardzo rozemocjonowani po dwóch stronach barykady. Zadzwoniłam do profesora Czepińskiego z prośbą, żeby mi to wytłumaczył. On mówi, że on to jest taki proces, który on obserwował jeszcze przed rokiem 2015, więc nie był zaskoczony tym, że PiS te wybory wygrał, dlatego że PiS-owi udało się zagrać na emocjach wspólnoty katolicko-narodowej. I on, i Kaczyński uznał, że ta wspólnota wystarczy do tego, żeby wygrywać wybory. Państwo go znają, teraz, najlepiej zna wszystkich tu obecnych, znają, to nie jest klerykalizm. Ale on, oczywiście, że nie, ale to powoduje takie konsekwencje, że jeśli ktoś jest nasz, to go bronimy. I to się pokazało w kampanii, kiedy wyszedł film Sekielskiego, o którym mówiono, że przegraliśmy tak przez niego wybory europejskie. On na pewno zmobilizował część tej wspólnoty katolicko-narodowej. Wszystko to mówię dlatego, że uważam, że bezwzględnie ważna jest rozmowa, żeby zejść z tego poziomu wzajemnych agresji, emocji, tylko przejść na poziom rozmowy. Dobra, tylko zaraz, co rozumiemy przez rozmowę, bo postulatem, który wynikał z tego, co się stało w wyborach europejskich, tak? Faktycznie film Sekielskich prawdopodobnie da się bronić takiej tezy, zmobilizował bardzo tą pisowską kontrrewolucję, tak bym to powiedział. Wspólnotę katolicko-narodową. Natomiast teraz pytanie, co znaczy rozmowa? Tak? No bo to, co my proponujemy, to rozładować wreszcie ten problem, który zamyka lękiem usta liberalnych polityków z Platformy Obywatelskiej. Bo z tamtych kręgów słychać było, że przez Sekielskiego i Waginę w Gdańsku, i Elę Podleśną i tak dalej, przez parę takich osób przegraliśmy te wybory. To, znaczy, ja traktuję poważnie ten argument. To nie jest pusta teza. Oczywiście, że tak. Tylko przepraszam, jeżeli odpowiedzią ma być to, że jest absolutny zakaz po stronie opozycji poruszania tego typu wątków w kampanii wyborczej, dlatego pytałem o adopcję par homoseksualnych. Prezydent nie musi deklarować się jako zwolennik tego rozwiązania, może się zadeklarować jako ojciec narodu i demokrata, który pyta ludzi o zdanie w tej sprawie. I już. Czy jeżeli prezydent mi powie, że on uszanuje każdy wybór obywateli, to ja nie mam problemu z głosowaniem na prezydenta, który nie będzie miał dokładnie takich samych poglądów w tej sprawie jak ja. Ponieważ ja będę wiedział, że przy referendum on i ja będziemy mieli taki sam głos. W sprawach światopoglądowych powinna zostać zostawiona ta decyzja nie politykom, a obywatelom. Tak uważam. Ale to zakłada taki bardzo optymistyczny scenariusz. Moim zdaniem jednak nazwę go naiwnym, że jak ludzie porozmawiają zagłosują. Profesor Maciej Gdula, autor raportu o miastku. Ale to wtedy zagłosują tak, jak chcą tego ruchy społeczne, nie, zwłaszcza ruchy społeczne, które są po naszej tego stronie. Tak? Ja mam trochę na to inne spojrzenie. Nie pozbawiałbym polityków takiej roli uczestników, animatorów debaty. Ludzi, którzy mają swoje zdanie i którzy też coś wyrażają. Kurczę, no jednak na polityków głosują tysiące ludzi. Jasne. Oni są
przeselekcjonowani, naprawdę większość z nich jest inteligentnych, wbrew temu, jak są oceniani przez szeroką publiczność. Oni spierają się ze sobą, kłócą. To są ważne ogniwa debaty. Nie można ich po prostu powiedzieć, że to jest w ogóle nieważna część życia społecznego, ważni są tylko obywatele, jak im oddamy głos, to wszystko się uporządkuje. Moim zdaniem wcale tak nie będzie. Ja się z panem zgadzam w 100%. Ja tylko mówiłem, że w sprawach światopoglądowych decyzja powinna należeć do obywateli. Myślę, że każda strona by się z tym zgodziła, pod warunkiem, że wygrałaby referendum. Nie. Za długo jesteśmy tak, w polityce, no to żeby powiedzmy, tak, co zrobią ruchy kobiece, jeżeli przegrają referendum aborcyjne? To znaczy powiedzą, dlatego okay, się go bardzo boją niektóre okay, ruchy nie róbmy kobiece. Takiego referendum już nigdy i w ogóle nie dyskutujmy o tej sprawie, to jest załatwione na 1000 lat w Polsce. No nie, bo uważają, że to jest niesamowicie ważna sprawa i że to jest prawo kobiet do decydowania o swoim ciele. Ja się z tym zgadzam. Gdzieś w którymś momencie powinien nastąpić taka chwila, w której powinniśmy te decyzje zacząć procedować. Werdykt referendum niekorzystne dla przegrywającej strony, w którejkolwiek z tych spraw takich emocjonujących, niczego nie rozsadza poza tym, że być może obniży zaufanie tej części do rozwiązań demokratycznych. Dużo gorzej się czuć pokrzywdzonym przez parlament niż przez współobywateli. Oczywiście parlament natomiast trzeba po prostu zdobyć. Tylko mówimy o kampanii prezydenckiej. Ale my mówimy też o tym prezydenckiej. Ale ja chciałbym jedną rzecz uzupełnić, bo mi się zdaje, że ludzie łatwiej zaakceptują zmianę w kwestiach światopoglądowych przez parlament, bo zawsze za 4 lata mogą wybrać nowy i coś odkręcić. A referendum jest w jakimś sensie nieodkręcalne przez jedno pokolenie. Szczerze mówiąc, ja bym chciał mieć ten dylemat, żebyśmy mogli z panem usiąść i się grzecznie pospierać, czy lepiej pewne sprawy rozstrzygać w parlamencie, czy referendum, bo na dzisiaj to możemy sobie za tym stołem o tym porozmawiać, bo nie mamy kompletnie żadnego wpływu na to, jak to się rozstrzygnie. Nie, możemy mieć prezydenta, polskim, który będzie natomiast miał inicjatywę referendum. Natomiast istotą do tego, do czego dążę, to jest raczej moje przekonanie, jak się zastanowię nad polską historią, to jednak wiele rzeczy tego wszystkiego, co było złe w naszych dziejach, można było powiedzieć, że było warunkowane jednak czynnikami zewnętrznymi. Natomiast dzisiaj nieszczęścia, jakie sprowadzamy na nasz kraj, nie są przywiezione przez rosyjskie czołgi, nie są spowodowane jakimś problemem, który na nas tutaj ktoś zrzucił, tylko są... Możemy Polskę obronić i to jest do jasnej cholery na wyciągnięcie ręki. I jeżeli mnie coś frustruje, to właśnie to, żeby znowu się nie okazało, że jakiś paru panów przekonanych o swojej mądrości zafunduje nam to, że w drugiej turze Andrzej Duda się będzie cieszył. A ja zastanawiam, odpowiadam sobie na pytanie, jakiego scenariusza życzy sobie Duda? Jakiego scenariusza życzy sobie Prawo i Sprawiedliwość? Życzy sobie od powrotu do sporu PO-PiS. Ale to nie jest temat na... Te tematy, na których nam zależy, to są tematy, w których idei referendum PiS nie poprze. Na przykład nie będzie, jak zobaczy, że istnieje zagrożenie, na przykład zniesienia zakazu aborcji, to po prostu będzie zachęcał, żeby nie iść. Nie będzie tych 50%. I taki będzie finał tej inicjatywy. Znaczy, a w sytuacji, w której wygra, to oczywiście będzie wspierał i tak dalej. Tylko, że wtedy my będziemy frajerami, jeżeli pójdziemy. To jest bardzo trudna sytuacja. Nie, to ja się zgodzę, że to są trudne kwestie. Tyle tylko, że znowu, my docieramy do pewnego abecadła. Otóż sukcesem PiS-u jest nie tyle dobre odczytanie nastrojów społecznych i wpisanie się w nie, co przede wszystkim jest takie opisanie społecznych emocji, że odpowiednio duży segment do tego opisu jest w stanie się przykleić. W dużym stopniu umiejętność Prawa i Sprawiedliwości polega na opisaniu pola gry. I jeżeli my będziemy grani na ich polu gry, to zawsze mamy większe szanse, że je przegramy, niż że je wygramy. Po prostu. Przepraszam. Ale zgadzałem się. To są emocje, tak? To znaczy, tak, ale my mamy emocje po swojej. Ale ja się z tobą zgodzę, Asia, że polityka to emocje. Problem polega na tym, kto jakimi emocjami gra. Oni grają złymi. Problem polega na tym, oni grają złymi, to jest oczywiste. Polega na tym, czy my jakiekolwiek... Jeżeli mamy szansę wygrać, to musimy też postawić prawdopodobnie na jakieś emocje. I teraz pytanie jest takie, czy rzeczywiście dobrym rozwiązaniem są uniki wyłącznie w kwestiach, no właśnie, tych kontrowersyjnych światopoglądowych, ale też i w kwestiach 500+, to trzeba wziąć tego byka za rogi wreszcie i powiedzieć, czy nas na to stać, czy nie stać, czy to jest dobrze, czy źle, jaka powinna być w ogóle polityka państwa w tym zakresie. Tylko, że rozmawiamy o kampanii prezydenckiej i o tym,
czym ją się da wygrać. Ja się tu odwołuję na przykład do własnego doświadczenia, w którym po tej awanturze senackiej, jak sobie dodałem swoje głosy i głosy Kazimierza Michała Ujazdowskiego, to to było 71%. On jest opozycjonista, powiedzmy, i ja jestem opozycjonista. Znaczy on zgromadził te głosy tych, którzy uważali, że na pakt senacki trzeba głosować. Przepraszam, że tak zgaduję intencje jego wyborców, a ja tych, którzy są tacy trochę bardziej antysystemowi, ale po opozycyjnej stronie, prawda? Więc suma tych dwóch elektoratów daje potężną przewagę, taką bliską większość, znaczy nawet przekraczającą większość konstytucyjną, gdyby to były parlamentarne wybory. Tak, tak? Ale to jest specyficzny opcja. Ja wiem. Ale oczywiście zmierzam do tego, że o ile ja mam pełną świadomość tego, że bez 40-procentowego elektoratu, tego żelaznego partyjnego, nie da się wygrać żadnych wyborów, o tyle martwi mnie to, że partyjne z kolei elity nie mają tej świadomości, że bez 15% tej zwariowanej niszy też się nie da niczego wygrać. Więcej niż 1%, 2-3 takim minimalnym marginesem głosów. Teraz, jeśli nasz prezydent wygra takim minimalnym marginesem głosów... No innym nie wygra. No, moim zdaniem właśnie może. Pod warunkiem, że nie będzie mówił, zapowiadał liberalizacji aborcji, tylko zapowie taką odnowę w kraju, w której tę i wszystkie inne zapalne kwestie, które powodują polską wojnę i dramatyczne polskie konflikty, rozwiążemy nie dealem politycznym, nie decyzją prezesa jednej lub drugiej partii, ani posłów głosujących według dyscypliny partyjnej, tylko debatą ogólnonarodową, w której każdy głos będzie wzięty pod uwagę. Znaczy, moim zdaniem, jeśli istnieje szansa na taką wyraźną przewagę obozu demokratycznego, prawdziwie demokratycznego, to tej szansy należy szukać tu. Innej metody nie mamy, bo mamy za sobą wiele nieudanych eksperymentów w tym zakresie. No, przegraliśmy 5 z rzędu wybory. To fakt, że Kaczyński przegrał więcej, że to się może odwrócić, tak? Tylko czy to przyniesie realną zmianę? Czy to będzie stabilna demokracja? I teraz, dlatego ja uważam, że ta okoliczność, która powinna byłaby skłaniać dzisiejszego demokratycznego prezydenta do korzystania ze ścieżki referendalnej, jest darem niebios, że jakby przyczyną tej polskiej sytuacji, która spowodowała kryzys w 2015 roku, była ta polska świadomość, że polityka nie jest nasza, że polityka jest brudna, że polityka to są zawsze jacyś oni. Polacy się tym od Francuzów różnią, że Francuzi mają ten swój mit bardziej niż rzeczywistość, ale jednak trwale obecny w ich psychice. Oni mianowicie wierzą, że własnymi rękoma zburzyli tę Bastylię i własnoręcznie napisali Deklarację Praw Człowieka i Obywatela. A Polacy mają to poczucie wiecznie, że są wyłącznie ofiarami, a nie autorami swojej własnej historii. Że to są zawsze jacyś oni, którzy za nas zdecydowali. I teraz pierwszy raz w dziejach mielibyśmy wtedy szansę, bo układ polityczny na to wskazuje, że oto aspirujący do zwycięstwa wyborczego ojciec narodu przyszły, bądź matka narodu, mówi nam wszystkim, napiszmy swoją własną historię, napiszmy ustrój swojego państwa własnoręcznie. Ja mam takie doświadczenia z 4-letniego naparzania się z pisowcami. Otóż w zaskakująco wielu tematach da się dojść do porozumienia, no właśnie tego dotyczącego. Ktoś za nas decyduje. Ktoś nas wodzi za nosy. Kiedyś ja występowałem z PiSu za to, jak w Solidarności z Kluzik-Rostkowską, którą wyrzucono nie wiadomo za co z PiSu, bo niech odbył się sąd kapturowy i wyrzucono ją i Elę Jakubiak z PiSu. Później dokładnie takim samym sądem kapturowym mnie wyrzucono z Platformy Obywatelskiej. Niczym to się nie różniło. Ta osoba, która mówi, że aborcja jest zabójstwem, prawdopodobnie wygra. I nie unikaj ich, nie udawaj przed pisowcem, że jesteś niewiniątkiem w sprawie aborcji. To ja w ogóle nie zamierzam. 500+ wam nie zabiorę. Absolutnie nie, jestem przeciw. Nie. Zadałeś pytanie dotyczące praprzyczyny. Ja mam na ten temat, moim zdaniem zakrawający już na moje wariactwo, z góry uprzedzam, temat, my mówimy o ordynacjach wyborczych, ustrojach, innych rzeczy. Istotnym problemem polskiej demokracji jest wadliwe funkcjonowanie partii politycznych. Te wszystkie sprawy, o których ty mówisz, byłyby do rozwiązania. Nie musielibyśmy o nich rozmawiać, gdybyśmy mogli o nich rozmawiać w partiach politycznych. Dlaczego o nich nie możemy rozmawiać? Ponieważ partie polityczne są hermetyczne i niedemokratyczne. To powoduje, że tak tylu ludzi nie szuka dla siebie kariery od poziomu lokalnego po poziom wyższy w partiach politycznych, bo wiedzą, że nie mają tam czego szukać. I ja uważam, że bez zdemokratyzowania
zdemokratyzowania partii politycznych, na które wszyscy płacimy pieniądze, a nie mamy na nie wpływu, bo nie masz wpływu na partię polityczną. Ja do dzisiaj nie wiem, znaczy ja wiem politycznie, ale nikt publicznie nie powie, za co mnie wyrzucono z Platformy Obywatelskiej. Za co pan Schetyna? Kiedyś ja występowałem z PiSu za to, jak w Solidarności z Kluzik-Rostkowską, którą wyrzucono nie wiadomo za co z PiSu, bo niech odbył się sąd kapturowy i wyrzucono ją i Elę Jakubiak z PiSu. Później dokładnie takim samym sądem kapturowym mnie wyrzucono z Platformy Obywatelskiej. Niczym to się nie różniło, żeby było jasne. Niczym. Natomiast w każdej normalnej partii na Zachodzie jest niemożliwe, żeby lider kogoś wyrzucił tylko dlatego, że mu się nie podoba. Czy was to dziwi, że ktoś wyrzuci, że jutro Schetyna, pojutrze Czarzasty, a pojutrze ktoś inny wyrzuci kogoś z partii dlatego, że ma inne zdanie? Nie, bo my już jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Zwróćcie uwagę, co się dzieje na poziomie powiatu. Jak się na poziomie powiatów dowolnie wybranej partii politycznej Polski pojawia zdolny, młody, nie młody, zdolny koleś, który organizuje ludzi i chciałby coś zrobić, to lider partyjny danej partii, mówię, niepotrzebne skreślić w powiecie, albo koleżanka, to pierwsze co robi, to się mu zapalają wszystkie czerwone światełka. Jezus Maria, w moim powiecie jest jakaś ryba i nie daj Boże będzie w mojej partii. Czyli to już nie ja będę decydował, kto będzie radnym powiatowym, ewentualnej koalicji w powiecie i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy zdemokratyzować partię i ten problem znika w jakimś sensie. Oczywiście skutki później są takie, bo demokracja w Partii Republikańskiej spowodowała, że Trump jest prezydentem. No. Tak, to jest, znaczy postulat demokratyzacji partii politycznej był od lat powodem naszych kłopotów z partiami politycznymi, naszych obywateli RP kłopotów z partiami politycznymi. To jest też treścią tych postulatów, jak się w nie wczytać w głębiej. Pytanie jest takie, czy prezydent, który ma szansę rzeczywiście wygrać, powinien reprezentować ten demokratyczny, antypisowski obóz lub swoją partię i w ten sposób wygrywać, czy powinien zapowiedzieć ustrojowe otwarcie z ofertą również dla tych wyborców PiSu, tak, którzy stoją dzisiaj bardzo radykalnie i gniewnie po przeciwnej stronie. I nasza teza jest taka, że zdecydowanie to drugie, a nasza przewrotna recepta na realizację tego spotkania jest: nie unikaj, ale podnoś tematy zapalne. I nie unikaj ich, nie udawaj przed pisowcem, że jesteś niewiniątkiem w sprawie aborcji. To ja w ogóle nie zamierzam, 500+ wam nie zabiorę, absolutnie nie, jestem przeciw. Nie, ja bym chcę powiedzieć, kłóćmy się. Mam bardzo radykalnie różne poglądy od was, ale wiem, że to ja nie zamierzam o tym decydować. Zadecydujmy o tym wspólnie. I ja myślę, że to jest streszczenie tego, co macie w tych czarnych teczkach przed sobą na stole, o co was bardzo bym chciał prosić, żeby to się stało jasne, że to leży na stole. Ja mam wątpliwości co do tego projektu. On jest niezwykle ciekawy. Niezwykle ciekawy jako pomysł rzeczywiście na takie przestawienie tak, pól konfliktu, linii podziału i takie sprawienie, że to wyjdzie poza taki binarny podział. Ale jest jeden kłopot z tym, że kandydat, który mówi porozmawiajmy, nie mam w zasadzie wyraźnych poglądów, jeżeli chodzi o na przykład kwestię aborcji, ale to w rozmowie ustalimy, jakie to ma być i w opozycji do niego stanie ktoś, kto powie, że aborcja jest zabójstwem. Ta osoba, która mówi, że aborcja jest zabójstwem, prawdopodobnie wygra. Bo to będzie organizować emocje, to napędzi ludzi, a nie takie stwierdzenia, to jeszcze nie wiem, jak to zrobić, nie, porozmawiajmy. To profesorze, to ja przepraszam, to nie jest taka definicja. Te emocje można spróbować zdefiniować w inny sposób. Ja nie mówię, że, znaczy ja powiem zawsze, że nazywanie kwestii aborcji problemem światopoglądowym jest dramatycznym nadużyciem, bo w istocie mówimy o fundamentalnych prawach połowy polskiej populacji i mówimy o jej cierpieniu, a nie o światopoglądzie jednego z drugiego pana, jak my tutaj sobie siedzimy przy stole, prawda? I to jest jeden sposób organizowania emocji. Moim zdaniem stosunkowo niebezpieczny. Drugi natomiast, i ten uważam za twórczy, jest taki, że to, co nazywamy kompromisem aborcyjnym, jest dramatycznym skandalem z powodu słowa kompromis. Ponieważ moja żona w nim nie uczestniczyła. Ja też nie. Ten kompromis zawarł o paru jakichś niewyjaśnionych facetów, połowa w czerwonych czapeczkach biskupów, cholera wie w czyim gabinecie. Nikt z nas nie miał słowa do gadania. To jest dramatyczne nadużycie władzy i je widać nie tylko w prawie aborcyjnym, ale w grubych założeniach polityki społecznej państwa,
mówię o 500+. Ja się z tym zgadzam, ale wydaje mi się, że tak jak mówię, mamy pewne fundamentalne problemy, ale będziemy je rozwiązywać dopiero wtedy, jeśli wygramy wybory prezydenckie. Zabrakło mi dzisiaj tej rozmowy dotyczącej tego, gdzie i jak wygrywać te wybory. Bo można by dzisiaj już powiedzieć, co zrobić, żeby kandydat, ktokolwiek nim będzie, kandydat opozycji w drugiej turze te 51,5% dostał, bo to jest absolutnie realne. 55-56% dla kandydata opozycji to są mrzonki. Nie ma powodów, żeby przypuszczać, że ten podział, który jest z grubsza 50-50, się jakoś dramatycznie zmienił akurat za pół roku. No nic na to nie wskazuje. To będzie mniej więcej dalej 50 coś kontra 48-49 coś. I teraz ja twierdzę, że przy dobrej pracy analitycznej jesteśmy w stanie bardzo uprawdopodobnić zwycięstwo kandydata opozycji w drugiej turze, po prostu. Tak uważam, że profesjonalne podejście do tego to może sprawić, że uprawdopodobnimy. Także odpowiadając sobie na pytanie, które ty w jakimś sensie na paru płaszczyznach tutaj zadajesz. Na ile i w jaki sposób i do których wyborców obozu, który jest po drugiej stronie, się odwołać. Bo twierdzę, że akurat ten malutki kawałeczek, który trzeba przesunąć, siedzi tam. I go można przesunąć. Jak w sztabie. Ja raczej myślę, no, skandalicznie niska frekwencja wyborcza w Polsce moim zdaniem wynika z tej samej praprzyczyny, o której i ty mówiłeś, panie marszałku, i ja mówiłem bez przerwy, że to jest ten kryzys zaufania do polityki w ogóle jako taki. I otóż uważam, że to można przełamać wyłącznie śmiałym programem. Jeśli to zrobimy, to wygramy. Pan marszałek jest wzywany przez obowiązki. My jesteśmy po puencie, więc strasznie, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Czy wierzę? Chciałabym powiedzieć, że wierzę. Ale, że tak powiem, zobaczmy po czynach. To są zawsze tylko deklaracje. Politycy nieco zmieniają ton wypowiedzi. I oczywiście zaczynają mówić ludzkim głosem i zaczynają mówić ludzkim głosem w sprawach, które dotychczas były marginalizowane, właściwie których podnoszenie w środkach masowego przekazu na przykład budziło całkowite jakiś paraliż zupełny, jakiś brak możliwości, że tak powiem, szerszego reprezentowania tych problemów. I to jest na pewno plus. Natomiast z tych wypowiedzi dotyczących przede wszystkim kwestii prezydentury i jakiejś koncepcji sprawowania urzędu prezydenta, no to ja mam pewien niedosyt. Niedosyt polegający głównie na tym, że widać wyraźnie, że przedstawiciele głównych ugrupowań opozycyjnych nie mają jakby sprecyzowanej koncepcji, jak ta naprawdę prezydentura powinna wyglądać. I moim zdaniem to wynika z bardzo prostej przyczyny. Mianowicie takiej oto, że jak dotychczas żaden z potencjalnych kandydatów, czy żadna z partii, która potencjalnie kandydatów ma wyłonić, nie zaprezentowała niczego nowego tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakiś przekaz, który mógłby zainteresować szersze grono społeczeństwa. I to jest problem. Ja jestem pesymistą, jeżeli chodzi o możliwości wygrania wyborów prezydenckich i niestety, mimo że bardzo bym chciał, to widzę to źle generalnie, dlatego między innymi, że właśnie nie ma takiej propozycji, takiej oferty dla społeczeństwa, która byłaby czymś nowym, która by potrafiła, że tak powiem, połączyć te kwestie jakichś oczekiwań socjalnych rozbudzonych przez PiS z pewnymi kwestiami, nawet powiedziałbym, wolnościowymi. Podoba nam się oczywiście idea, że nie ma powrotu do przeszłości, do roku 2015 i cieszymy się, że politycy to widzą. I podoba nam się chyba idea debaty czy panelu obywatelskiego, narodowego, jakby to nazwać, bo ja przynajmniej myślę, że polityka to nie jest tylko doraźne załatwianie spraw, ale to jest też promocja jakichś idei, które kiedyś w przyszłości staną się realnością. Więc to nie chodzi o to, żeby natychmiast wszystko zmieniać, ale żeby w debacie, w rozmowie promować idee, które po prostu będą zmieniać Polskę. A czy uważacie, że to jest dobry pomysł, żeby propozycją rozwiązania zapalnych konfliktów społecznych, takich jak właśnie rozdział kościoła od państwa, czy aborcja, czy adopcja par homoseksualnych, czy obietnicą rozwiązania tego głosami obywateli da się wygrać wybory i da się zapewnić trwałą demokrację?
Wydaje się, że jeśli chodzi o demokrację, to jak najbardziej to jest narzędzie, jeżeli będzie poprzedzone debatą, odpowiednio długim panelem rzeczywiście i takim wykrystalizowaniem się racji czy poglądów szerokiej rzeszy obywateli, to jest to kluczowy w ogóle mechanizm. I w Polsce bardzo tego brakuje, upodmiotowienie obywateli, to co postulujecie jest myślę tutaj kluczowe i przyczyniłoby się do bardzo wielu pozytywnych zmian, niekoniecznie tylko wąsko w polityce, więc to jak najbardziej jest narzędzie, które jest nam bliskie, o ile jest poprzedzone rzeczywiście debatą. Natomiast czy ta obietnica w ciągu kilku miesięcy może być czymś, co istotnie przeważy szale zwycięstwa, to tutaj trzeba by to dobrze opowiedzieć pewnie i mówić rzeczywiście o emocjach, o czym była mowa też przy stole, znaczy pokazać, że to daje ludziom coś ważnego. Tak? Jeśli to będzie coś ważnego i umiemy to sprzedać jako coś ważnego, to próbujmy, na pewno na tym nie przejedziemy się, nie stracimy na tym szansy. Zdecydowanie hasło klimatycznego panelu obywatelskiego powinno jak najprędzej trafić do prezydenta i powinno być też popierane przez prezydenta. Niemniej bardzo zależy nam ruchom oddolnym i w zasadzie każdemu obywatelowi na tym, żeby panel był naprawdę inicjatywą oddolną i niezależną. I warto bardzo mocno przypilnować tego, żeby nie było tych zakusów gmerania przy tej bardzo dobrej strukturze, jaką jest panel obywatelski. Politycy bazują głównie na sondażach, nie mają doświadczenia 38 milionów osób, a panel obywatelski jest bardzo reprezentatywną formą podejmowania decyzji. Tutaj mamy szansę poznać tak naprawdę doświadczenie życiowe bardzo różnych osób. Mamy szansę dostać wiedzę od ekspertów i dzięki temu jesteśmy w stanie razem przedyskutować i podjąć jak najlepsze decyzje tak naprawdę dla całego narodu. To za Iwaniu kurtkę marszałka. O, bardzo.